Harry wsadził w szpilę ojcu i bratu. Dwuznaczna refleksja uderza też w Katę. 15 grudnia na Netflixie ukaże się druga część dokumentu Harry'ego i Meghan. Ci, którzy spodziewali się wytoczenia ciężkich dział przeciw rodzinie królewskiej, zapewne poczuli się rozczarowani, oglądając część pierwszą. Harry nie ujawnił żadnych wstrząsających informacji, nie szczędziła jednak krytyki pod adresem bliskich. Jeśli wierzyć plotkom, Harry i Meghan mieli otrzymać 100 milionów dolarów od Netflixa za swój dokument. Czy spełnili oczekiwania producentów? Tego nie wiemy, ale widzowie na pewno spodziewali się czegoś więcej. Pierwsza część miniserialu Harry i Meghan ujrzała już światło dzienne i mocno rozczarowała. Wbrew spekulacjom, Harry nie ujawnił bowiem niczego, czego nie było wiadomo wcześniej. Książę opowiadał o dorastaniu pod okiem mediów, śmierci matki oraz o miłości do Meghan. Para wyjawiła m.in. w jaki sposób się poznali. Przy okazji wydało się, że to, co mówili o początku swojej relacji wcześniej, różni się od wersji przedstawionej w dokumencie. Początkowo twierdzili, że poznali się poprzez wspólnych przyjaciół i to oni umówili ich na randkę w ciemno. Teraz okazało się, że Harry wypatrzył Meghan na Instagramie. Zaczęli ze sobą wymieniać wiadomości. A potem umówili się na randkę, która nie należała do udanych. Książę spóźnił się bowiem na spotkanie, co rozwścieczyło jego przyszłą żonę. Mimo to dała mu drugą szansę. W pierwszej części dokumentu Sussexowie opowiadali o swoich rodzinach. Oboje doszli do wniosku, że zbliżyło ich do siebie to, iż pochodzą z rozbitych domów i mają przez to podobne doświadczenia. Księżna bardzo czule opowiadała o swoich rodzicach, zwłaszcza o ojcu Tomasie. Mówiła, że jest typową córeczką tatusia. Wspominała wspólne chwile, to jak zabierał ją na plan i ją wspierał. Królewski ekspert nie ma wątpliwości. Jeśli Harry to zrobi, Karol III zamknie mu drogę powrotu do rodziny królewskiej. Markle senior tuż przed ślubem córki wywołał skandal. Na jaw wyszło wówczas, że zgodził się na ustawione zdjęcia dla prasy, za co dostał pieniądze. Meghan opowiedziała o tym, co wtedy czuła. W jej słowach nie było jednak złości na ojca. Za całą sytuację obwiniła prasę. O ich konflikcie i braku kontaktu mówiła z wyraźnym bólem, a w jej głosie słychać było tęsknotę. To daje nadzieję na to, że uda im się pogodzić. Wydźwięk opowieść Harry'ego o rodzinie królewskiej był zgoła odmienny. Chociaż książę nie skupiał się na swoich relacjach z poszczególnymi krewnymi, wyjątkiem była Diana, o której mówił z wielką miłością, to z jego ust padło wiele cierpkich słów, które z pewnością zabolą zarówno Karola, jak i Williama. Harry stwierdził m.in., że po śmierci matki nie miał żadnego męskiego wsparcia. Opowiadając o swoich związkach z Botswaną, gdzie często jeździł, powiedział natomiast: mam tam drugą rodzinę, grupę przyjaciół, którzy dosłownie mnie wychowali. Tymczasem, jak wielokrotnie pisała brytyjska prasa, po śmierci Diany, jej synów opieką otoczyli królowa Elżbieta II i książę Filip. Karol także nie migał się od ojcowskich obowiązków. Harry sam zresztą przyznał w dokumencie dla Netflixa, że po rozwodzie rodziców, mieli z Williamem dwa domy, a rodzice wymieniali się opieką nad nimi. W filmie dokumentalnym z 2017 roku dla BBC ten sam Harry chwalił także ojca za to, że troszczył się o niego i Williama, gdy opłakiwali swoją matkę. Teraz jednak twierdzi, że nie miał żadnego wsparcia. Te słowa zapewne zabolą Karola. Williamowi, który był z bratem bardzo blisko związany, również będzie przykro. Harry pozwolił sobie na jeszcze jedną zawoalowaną refleksję, która uderza w króla Karola i, mówiąc o swojej miłości do Meghan, Harry podzielił się swoim spostrzeżeniem na temat ukochanych swoich męskich krewnych. Dla wielu członków rodziny kuszące jest poślubienie kogoś, kto pasuje do formy, a nie kogoś, kto jest dla ciebie pisany. To różnica między kierowaniem się sercem a rozumem. Moja mama podejmowała większość decyzji,
kierując się sercem, a ja jestem jej synem, powiedział Harry. Wojna w rodzinie królewskiej wkroczyła na nowy poziom. Meghan i Harry uderzają w Williama i Kate. Ciężko uwierzyć, że doszło do zbiegu okoliczności. Dwuznaczność jego słów sprawia, że można jej zinterpretować dwojako, jako szpilę wsadzoną ojcu, który poślubił Dianę, chociaż jej nie kochał, ale również jako przytyk do Williama i jego związku z Kate. To zresztą obecna księżna Wali, bardziej niż Diana pasuje do opisu kogoś, kto pasuje do formy. Harry opowiedział, jak poznał Meghan. Coś tu się nie zgadza i to bardzo. Kate od początku była postrzega jako dobra kandydatka na przyszłą królową, a prasa była szczerze załamana. Gdy rozstali się z Williamem, kiedy książę w końcu się oświadczył, chwalono go za to, że poszedł po rozum do głowy. Dziś Kate jest w czołówce ulubionych royalsów. Stawiano ją również jako wzór do naśladowania dla Meghan. Książę Harry chyba nie do końca przemyślał to, jak jego słowa mogą zostać odebrane. Ciężko bowiem uwierzyć w to, że chciał celowo obrazić Kate. Niemniej tak się właśnie stało, SOS.